Dzisiaj zobaczcie, mam dwa magnesy. Każdy z Was będzie miał jeden. I takie metalowe spinacze. I zobaczycie, co się będzie działo, tak? Ale porozmawiamy o tym, jak działa Duch Święty. Magnesy pomogą nam dzisiaj zrozumieć, jak działa w nas Duch Święty. Wiecie? Bo Pan Jezus powiedział coś takiego. Posłuchajcie. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Pan Jezus powiedział, że jak umrze na krzyżu, to wtedy ześle swojego Ducha i przyciągnie wszystkich do siebie. Duch Święty przyciągnie nas wszystkich do Jezusa. Lubicie, jak ktoś Was popycha? Nie. Czy to jest przyjemne? Nie. Czy to jest przyjemne? A tak jak kolega tak podejdzie, albo koleżanka i tak zrobi. Mocniej. Albo jak ktoś Was do czegoś zmusza, no rób to, rób to, rób to. No zrób to, zrób to. Lubicie tak? Nie. Nie, a żeby na przykład, bo wtedy co może się stać? Na przykład można zrobić komuś krzywdę. Jakąś krzywdę, tak. Można kogoś popchnąć i on przewróci. Jakaś koleżanka, tak? Albo jak kogoś zmuszamy, to on tym bardziej nie chce, prawda? Więc na przykład do kolegi, koleżanki, zamiast popychać, to jacy powinniśmy być? Dobrzy. Tak właśnie delikatny jest Duch Święty. Duch Święty nie robi tak, idź tu, idź tam, idź tu, idź tam. To Duch Święty jak? Jest taki delikatny. Przyciąga nas delikatnie, ale przyciąga. Zobaczcie. Właściwości przyciągania, żeby sobie wyobrazić, ma magnes, prawda? Weźcie po magnesie jednym. I teraz mama wysypie te spinacze tutaj, o. I zobaczcie, co się stanie. Gabuś, daj tutaj magnes. Co się stanie? A tak, poczujecie, można nawet poczuć, jak się przyciąga. Zatrzymajcie mocno tutaj i mocno magnes, aż poczujecie tą siłę. Zobaczcie, ile naraz jest w stanie przyciągnąć. Zobaczcie, o, o. O, zobaczcie, wszystkie wiszą. Widzicie? A? Fajnie? To popróbujcie chwilę. Można działanie Ducha Świętego, przyciąganie właśnie porównać do mocy takich magnesów. Bo Pan Jezus powiedział, że wszystkich do siebie pociągnie, jak ześle Ducha Świętego. I teraz jak to się dzieje w naszym życiu? My nie czujemy takiego huku. No, czasami przy nawróceniach się zdarza taki huk. Ale w życiu codziennym to Duch Święty w środku nas działa i daje nam różne potrzeby delikatne i my musimy się otwierać, żeby je rozróżnić. Na przykład, że gdy Duch Święty chce z nami spędzić trochę czasu, to widzi, w jaki sposób nam daje znać. Czujemy w duszy, w serduszku, żeby udać się do kościoła, na przykład na adorację, żeby z nim pomodlić, posłuchać go. Tak? Albo żeby na przykład pójść do pokoju, na swoje łóżeczko, uklęknąć i się pomodlić. Czujemy to w środku, czujemy taką potrzebę. Albo do kapliczki się pomodlić. A może wypuścić bardzo. Albo na przykład Duch Święty nie musi chcieć tylko, żebyśmy do Niego poszli i z Nim trochę porozmawiali, ale może chcieć, żebyśmy poszli do jakiejś osoby. Bo na przykład ta osoba jest smutna. Albo potrzebuje pomocy. I co wtedy Duch Święty robi? Nie musi mówić nam do ucha. Daje nam do głowy, do serca myśli o jakiejś osobie. W końcu do niej pójdziemy i wtedy odkryjemy, że ona faktycznie nas potrzebowała. Jak dobrze, że tam poszliśmy, tak? To Duch Święty nas poprowadził. Często nawet nie wiemy, czemu akurat taka osoba się przypomina nam, tak? Albo na przykład ta osoba potrzebuje modlitwy. Jeżeli wiemy, że i tak nie mamy gdzieś dostępu do niej, to może Duchowi Świętemu chodzi o modlitwę za tą osobę. Więc trzeba uważnie słuchać Ducha Świętego i rozpoznawać, czego on nas chce. Tak? Tak. W serduszku trzeba mieć dużo pokoju i dużo ciszy, żeby właśnie tak rozpoznawać głos Ducha Świętego. Dobra, starczy na razie. Modlimy się teraz.
Za co podziękujemy Duchowi Świętemu? Gabriel, złapał rękę. Za nas przyciąga. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że nas przyciągasz do siebie, do Jezusa. Na ciupcie. Nie widzę. Dobrze, możemy, że ciupcia jeździ. Też Tobie dziękuję. Za drzewa. Drzewa, dziękujemy Ci, Duchu Święty. Ale za to jeszcze możemy podziękować, że to nas mówi Duch Święty. I że mówi, że mamy się modlić. I że za nami tęskni, że mówi, że mamy z nim porozmawiać, spędzić trochę czasu. Że on też chce z nami spędzać, bo nas kocha.